Zapadła decyzja w sprawie pogrzebu Jerzego Sztura. Przed śmiercią aktora zdewastowano miejsce pochówku. Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Jerzego Sztura? Znane są data i miejsce pochówku. Grobowiec, w którym spocznie ciało aktora, został jakiś czas temu zdewastowany, o czym pisał w mediach Maciej Sztur. Co Jerzy Sztur mówił o własnym pogrzebie? Jerzy Sztur urodził się w Krakowie. Tam też studiował, a później sam nauczał na PWST, tam dostał pierwszą pracę, w Starym Teatrze Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Nic dziwnego, że w jednym z ostatnich wywiadów przed śmiercią wspomniał o dobrym sąsiedztwie jego grobu. Kiedy dowiedział się o wznowie nowotworu krtani w rozmowie z Newsweekiem, mówił o swoim miejscu pochówku. Ale własny pogrzeb? A czy ja wiem, ile to się jeszcze razy politycznie obróci? Nigdy nie wiadomo, gdzie będziemy leżeć. Czy w Alei Zasłużonych, czy u siebie w rodzinnym grobowcu? Byłem na pogrzebie Wajdy na Salwatorze, a wydawałoby się, że on będzie leżeć w Panteonie na Skałce. Mój grób rodzinny jest 3 groby dalej od Heleny Modrzejewskiej, więc mam zapewnione dobre sąsiedztwo, ogłosił. Aktor mówił tu oczywiście o grobowcu rodziny Szturów, który znajduje się na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Miejsce jest wpisane do rejestru zabytków i spoczywa tu wielu wielkich Polaków: Jan Matejko, Wisława Szymborska, Helena Modrzejewska, rodzina Kossaków, Tadeusz Kantor, Piotr Skrzynecki, Marek Grechuta, rodzina Jana Pawła II. Niestety miejsce zostało niedawno zdewastowane. Co stało się grobem? Grobowiec rodziny Szturów zdewastowany. W 2021 roku nieznani sprawcy zdewastowali grób rodziny Szturów. Na pomniku pojawiły się obraźliwe napisy "Morderca Polaków" i "M. Sztur agent Putina". Wydarzyło się to po tym, jak Maciej Sztur zaangażował się w pomoc uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej. Syn Jerzego tak skomentował to w sieci. Dzwonią do mnie dziennikarze i proszą o komentarz. Jak to skomentować? Każdy ma grób rodzinny i może sobie wyobrazić, co się czuje w takiej chwili. Przy okazji dowiedziałem się, że jestem mordercą. Każdy ma oczy i widzi, dokąd zmierzamy i po której stronie jest. Bo być gdzieś po środku naprawdę już się nie da. Pomagajmy, szerzmy dobro, hamujmy nienawiść, zanim wszystkim nam zaleje oczy i serca, pisał młody Sztur. Poniżej znajdziecie zdjęcia zniszczonego nagrobka oraz wszystkie szczegóły na temat pogrzebu Jerzego Sztura. Pogrzeb Jerzego Sztura, data i miejsce. Zarząd cmentarzy komunalnych w Krakowie przekazał dziś, że Jerzy Sztur zostanie pochowany właśnie na cmentarzu Rakowickim. Pogrzeb aktora odbędzie się w środę 17 lipca o godzinie 14. We wspomnianym rodzinnym grobowcu spoczęli już przodkowie Jerzego, rodzice Tadeusz i Maria, a także dziadek Oskar Sztur. Jako pierwsi w miejscu tym spoczęli Anna z Filów oraz Leopold Szturowie. Przybyli oni do Krakowa w 1879 roku z Austrii. Pradziadek aktora, po zamieszkaniu w tym mieście, kupił kamienicę przy rynku Podgórskim i założył restaurację.